Witajcie, moi drodzy, w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj chciałabym wrócić do tematu lotnej zmiany nogi. Chciałabym Wam pokazać lotne co 3 tempa, co 2 tempa, lotną zmianę nogi, pokazać Wam, jak jest prawidłowo wykonywana, więc zapraszam Was do oglądania. Chciałabym teraz zrobić takie lekkie wprowadzenie. Co to jest lotna zmiana nogi? Po prostu lotna zmiana nogi jest to jednoczesne zmienienie kolejności stawiania nóg przednich i nóg tylnik, ale lotna zmiana nogi wykonywana jest w momencie fazy zawieszenia. I wtedy koń po prostu galopuje dalej i zmienia tą nogę. I w lotnej zmianie nogi chodzi o to, żeby koń był przepuszczalny. Tak naprawdę lotna zmiana nogi pokazuje, na ile koń jest delikatny na pomocy i na ile on jest posłuszny. Tak naprawdę te wszystkie lotne zmiany nogi muszą być robione w lekkości, na delikatnym kontakcie i w samoniesieniu. To jest niezwykle ważne. W szczególności jeśli chodzi o lotne zmiany nogi właśnie co 3 tempa, co 4 tempa, co 2 tempa, tutaj już wymagamy od konia zebrania i idealnej czujności na dosiad jeźdźca oraz na reakcję na łydkę. Najprościej mówiąc, żeby zrobić lotną zmianę nogi, to musimy odwrócić pomoce, które używamy do zagalopowania, na przykład na prawo i chcemy, żeby koń zagalopował na lewo, odwracamy pomoce, tak? Czyli jak chcemy na lewo zagalopować, to prawa łydka idzie za popręg, lewa obciąża strzemię, jest na popręgu, tak? Czyli przekładamy te pomoce, ale to nie wystarczy, żeby koń zrobił pięknie od razu lotną zmianę nogi, ponieważ musimy zesprzęglić działanie ręki do siadu i łydki. Koń musi być zaangażowany, koń musi być przepuszczalny, koń musi się sam nieść, a nie że my mamy tutaj tonę na ręce, tylko my sami po prostu lekko podążając dajemy sygnał pupa rady i reagujemy łydką tak, żeby koń zmienił tą nogę. I w momencie, kiedy koń jest dobrze ujeżdżony, to dążymy do tego, żeby koń niemalże od sugestii reagował. Czyli w momencie, kiedy dochodzi do tego, że chcemy lotną zmianę nogi co 4 tempa, co 3 tempa, co 2 tempa zrobić, no to oczywiście już tutaj chodzi o stopień wyszkolenia konia i jego reakcji na łydkę i na dosiad. Czyli wiadomo, że oczekujemy od konia, żeby to była reakcja szybka, reakcja delikatna i koń wsłuchany w jeźdźca. Zaprezentuję Wam teraz lotną zmianę nogi co 3 tempa. Jak widzicie, jeździec wyjeżdża na prostą, wyraźnie galopuje pod górę i do równego kontaktu. Koń jest wyprostowany, ale jeździec jest w łączności z koniem, koń jest podstawiony, zebrany i koń przekłada pomoce, czyli łydka się cofa, daje pupa radę, wysyła konia dosiadem do drugiej strony i koń wie, że ma zmienić nogę. Jeśli chodzi o lotną zmianę nogi, pamiętajcie o tym, że wyprostowanie jest bardzo ważne. Prościej mówiąc, ja jak tłumaczę jeźdźcom, którzy uczą się lotnej zmiany nogi, robią to pierwszy raz, czy po prostu szlifują to, zawsze tłumaczę to tak, że to jest kontrolowanie łopatki, tak? Czyli pilnujemy tego wyprostowania, pilnujemy tej jazdy na wprost i wyraźnej zesprzęglenia łydki z ręką i dosiadem, tak? Ponieważ zanim zrobimy lotną zmianę nogi, musi dosiad być aktywny, wysyłający konia naprzód, ale do miękkiej ręki, która pracuje na półparadzie. Wysyłamy koniowi półparadę, przekładamy pomoce, koń wie wtedy, że chcemy zrobić lotną zmianę nogi. Błędem w wykonywaniu lotnej zmiany nogi jest to, jak się jeźdźcy przekręcają. Często to widać niestety u skoczków, którzy jadą i nagle kuper na bok, przekrzywiają się tak i wykrzywiają się w wyrazie tam łydę albo ostrogę wbijają w boki, koń pach, pięknie zmienia nogi. To się tylko tak wydaje. To nie powinno tak wyglądać. Powinno to wyglądać tak, że jeździec właśnie obejmuje konia całymi nogami, czy to on jest w półsiadzie, czy w pełnym siadzie, nieważne, teraz nie chodzi o to. Chodzi o to, że dosiad musi być stabilny i zrównoważony. Jeździec musi wysyłać subtelne sygnały i nie może się przekręcać w siodle, ponieważ zaburza równowagę. Konie często są do tego przyzwyczajone, dlatego nie widzimy sytuacji, w której koń tam nagle zaczyna przyspieszać, czy wpada łopatką, ale także bardzo często właśnie widzę takie sytuacje, w których te przekręcanie jeźdźca przy lotnej zmianie nogi powodują u konia raczej ucieczkę. Jeśli chcecie nauczyć swojego konia lotnej zmiany nogi, po pierwsze zadzwońcie do trenera, do osoby, która się zna na tym, który doświadczony jest jeździec, może Wam poprowadzić trening lub po prostu nauczyć Waszego konia tego. Starajcie się samemu nie zabierać za to, jeśli tego nigdy nie robiliście i nie wiecie, jak to robić, ponieważ możecie
więcej szkody zrobić, utrudnić sobie życie na przyszłość, ponieważ jak koń nie zrozumie sygnałów, a wy będziecie próbowali to przeforsować, niestety możecie zakorzenić w sobie złe nawyki, a w koniu niezrozumienie, które potem przekłada się na stres, na to, że raczej będzie uciekał od takich pomocy. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki odcinek przypominający lotną zmianę nogi, ale tutaj zaprezentowałam Wam troszkę więcej, bo pokazałam właśnie lotne zmiany nogi co 3, co 2 tempa, które mam nadzieję, że Wam się podobały. Moi drodzy, ja się będę żegnać. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną, dziękuję Wam, że przyjeżdżacie do nas i śledzicie nasze social media. Ja tymczasem się żegnam i do zobaczenia.